Witam wszystkich bardzo serdecznie i chciałam się podzielić super talią, którą kupiłam. Ponieważ była wyprzedaż i ma wyjść nowe wydanie, czyli drugie wydanie tej talii, więc podejrzewam, że dlatego obniżka. To jest The Mary L. Tarot, która została stworzona przez Marię White. Mary White. I teraz tak, bardzo świecące jest to wszystko. Widzę tutaj pudełko też i się wszystko odbija. Więc robię to tak, żeby dało się zobaczyć. Pudełko jest bardzo super, żeby tutaj nie świecić Wam po oczach trochę też. Pudełko jest bardzo dobrze zrobione. Wydawcą jest Schiffer, z tego co widzę. Jest książeczka w środku. Ja już oglądam tą talię od roku, może dłużej. Jest naprawdę bardzo fajna. Podobają mi się symbole. W ogóle w tej talii jest dużo na gości. I w zasadzie nie byłam gotowa chyba jeszcze na tą talię wcześniej, ponieważ jest kilka kart, które mnie bardzo pociągają, mają kolory, są dużą głębię mają w sobie. Natomiast są też karty, które wprowadzają takie głębokie wglądy, ale też taka chyba ciemna strona się uruchamia w ludziach. Ponieważ oglądałam kilkanaście review, na tym, czyli takich opinii i krótkich filmów, dłuższych filmów na temat tej talii. Sporo wiem już i sporo widziałam. W książeczce są czarno-białe fotografie, natomiast ja za chwilę otworzę karty, wyjmę karty i pokażę, jak one wyglądają. Jeśli ktoś się interesuje tą talią, interesował, czy w ogóle tarotem, podejrzewam, że może słyszał albo wie coś o tym. Książeczka jest napakowana informacjami na temat symboliki, która jest w tych kartach. I tutaj moja kamera nie chce absolutnie złapać żadnego fokusa. O, karty są przepiękne, bo one są w ogóle złote. A to jest wielka niespodzianka dla mnie. Po prostu prezent. To jest coś, czego bym się nie spodziewała, tylko szkoda, bo tutaj widzicie, jest takie uszkodzenie. Zobaczę, co to za karta jest, albo poproszę o zmianę. Karty są duże. Tutaj widzicie Uroboros i jest tak ładnie zrobione, jak w znaku nieskończoności. Może nie do końca, to jest taki nałożony na siebie koła, które tworzą też symbol. Bardzo to jest fajne. Ta karta jest kartą dodatkową z kałamarzem. Tutaj mamy o wydawnictwie More, czyli więcej o wydawnictwie Schiffer, co wydają. Widzę, że nie znam. Ale dobrze, to są te informacje. Natomiast bardzo dobrze, że tutaj z tej strony ta karta jest uszkodzona. Szkoda, że nie ta dodatkowa, bo nie wiem, czy widać takie. Nie chcę złapać fokusa, ale to jest król dysków. Tutaj jest uszkodzony. Może ja spróbuję jakoś się z tym odnaleźć i naprawić, ale szkoda, wielka szkoda, że to nic. Nie widziałam tych kart jako złotych kart. Widziałam owszem wcześniej, ale wszystkie były niezłote. No. Jeszcze ludzie sobie robią modyfikacje, obcinają ramki, ale w sytuacji, kiedy tutaj one są pozłacane, to ja tutaj nie będę ich obcinać. Chociaż zawsze mi ta ramka przeszkadza bardzo i ta ramka w ogóle z jednej strony jest większa z tej strony, a z drugiej strony jest mniejsza. No trudno.
taka uroda tych kart. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Pokażę Wam te karty po kolei każdą. Chciałabym, może zniżę, żeby było lepiej widać, żeby fokus może był lepszy. Spróbuję to zrobić. No, nie chcę się na razie coś. Mój stojak, to zrobimy tak. Odmówił stojak współpracy. Dobrze. To zaczniemy od głupca. Bardzo tutaj tą kartę lubię. Jest taka pełna motyli, buty motylowe. Jest też pełna na gości. I w ten sposób pokazuje. Ja jednak spróbuję porozmawiać z tym stojakiem, żeby coś z tym stojakiem zrobić, więc przerwę. I dla potrzeb pokazania i myślę, że lepszego fokusa tutaj w kamerze ustawiłam w ten sposób karty, żeby pokazać, jakie są ładne kolory i jak to wygląda. Głupiec, nowy początek, taka bycie takim podatnym też, bez ubrania na jakieś zranienia, czy na bycie wyeksponowanym na jakieś warunki ziemskie, które są niesprzyjające. To też to jest tutaj bardzo dużo głęboka karta. Ja nie będę mówić o wszystkich kartach, bo chcę tylko je pokazać, żeby nie przedłużać tego. W każdym razie głupiec bardzo mi się podoba. Mag też mi się bardzo podoba. Jest tu też głębia i tutaj jest taka święta geometria, widać gwiazdy stworzenia, które ja na przykład będąc praktykiem planu duszy używam tej gwiazdy, żeby odczytać plan duszy i mag tutaj jawi się jako ni to kobieta, ni to mężczyzna, jest taki zawoalowany, ukryty. Jak widzicie, stoi tutaj i ma gwiazdę stworzenia, czyli plan duszy. Trzymam w ręku. I mamy nad głową symbol nieskończoności. Także też piękna karta. Jedna z ładniejszych. Tutaj jest arcykapłanka. Arcykapłanka, która jest jakby cieniem cesarzowej. Jest tą kobiecością, tą intuicją, tym wszystkim niewidocznym często. Tym przygotowaniem kobiety intuicyjnie na poczęcie dziecka, czyli na zaproszenie do poczęcia. Taka głębia uczuć, emocji, połączenie z księżycem. Dużo symboliki, ja będę czytać książkę później. Na razie pokazuję te karty, żeby się nimi podzielić. Dalej mamy cesarzową, prześliczna karta. Cesarzowa z dziedziusiem. I ma pełno jabłek i róża i wszystko. Jest tu bardzo dużo pięknych symboli. To wszystko były obrazy malowane olejnie przez Marielle, czyli Mary White. I ona była wtedy w ciąży z dzieckiem, z tego co słyszałam. Tutaj cesarz ma miecz. I to taki nietypowy zupełnie miecz. Symbole. Jest ważka. I on ma jakieś symbole też na ręku. Też ma tutaj w okręgu coś, także ekstra. Karty się sklejają, więc będę je rozklejać w trakcie, bo one zazwyczaj... To jest jedna z kart, o których mówiłam, która wprowadza taki rodzaj takiego... takich emocji właściwie, negatywnych, pozytywnych. Tutaj jest arcykapłan, który... Nie to jest kobietą, nie to mężczyzną. Jest to w kościół i tutaj są, jest dwoje dzieci. Ta kobieta karmi te dzieci. Jest klucz, są też klucze tutaj na szyi. Nie wiem, czy to widać. O, jest klucz.
i te dzieci wyglądają no tak średnio i ten sposób trzymania wielu ludzi. Mnie ta karta też, prawdę mówiąc, trochę odstraszyła, kiedy pierwszy raz zobaczyłam tą talię. No jest tu taka kontrowersyjna. Tutaj jest cała symbolika na głowie, ta osoba to mówi mniej więcej o tym, że to jakiś, w jakiś sposób jest połączenie z katolicyzmem, czy z icyzmem, czy z kościołem, z głową kościoła, z tym, w jaki sposób my poddajemy się na przykład religii jako dzieci przychodzące na świat i właściwie nie mamy żadnego wpływu na to, w jakiej religii zostaniemy wychowani. Także tak, taka głębia w tych kartach. Bardzo duże przekazy, myślę. To jest karta kochanków. Karta kochanków. Karty się bardzo świecą, dlatego no, nic na to nie poradzę. Pokażę Wam najlepiej jak potrafię, może w ten sposób nawet lepiej. Szczegółów ewentualnie nie będzie widać. Jest to prześliczny ryba. Mamy tutaj wilki. Wilki i mamy też albo szamankę, no raczej będzie to szamanka z taką grzywą. Coś niesamowitego. Tutaj jest sprawiedliwość z mieczem. Egipska bogini. Pustelnik. Pustelnik albo jest on bardzo wodny. Dużo wody tutaj. Fale. Fale olśnienia, fale wewnętrznego oświecenia. Dalej mamy koło fortuny. Koło fortuny, piękno życia. Tu Jupiter jest związany, czyli życie to ruch. Pomarańcz, czyli akcja. Tutaj jest moc. Układ jest układem, bo mamy tutaj zamienioną moc i jest 11, a sprawiedliwość jest 8, czyli mamy zamienione numery, czyli wartości tych kart numerologiczne, czyli do czynienia bardziej mamy tutaj z Todd Tarot lub Marsylijski, bo Rider Wildsmith ma odwrotnie. 8 to moc, a 11 to siła. To sprawiedliwość, przepraszam. I tutaj mamy też o ujarzmienie zwierzęcia, tworzenie swojego świata za pomocą swojej mocy własnej, wewnętrznej. Wisielec. Śmierć. Wygląda to na śmierć, na transformację, na przejście w inny wymiar. To też jest dojście do wieku seniora. To jest też przeżycie swojego życia i zrozumienie. Tutaj mamy umiarkowanie. Może to, no możemy też powiedzieć, że to jest ta karta sztuka. I tu jest woda i ogień. Jako ogień występuje ten tygrys, a wody, jak widać, piękne są fale. Diabeł. Który nas usidla. Wieża. Czyli zmiana. A tutaj gwiazda. Prześliczna ta gwiazda.
która idzie z otwartymi rękami, wita z nadzieją nowe doświadczenia, błogosławieństwa. Księżyc. To ciekawe właśnie połączenie księżyca i słońca jest. Mamy księżyc, mamy słońce. Jasność i ciemność, iluzja i światło. Prześliczne. Zmartwychwstanie. Mamy Feniksa, który rodzi się na nowo. Ptak. Dużo czerwieni. Tu mamy świat. Spełnienie. Zaczynamy od buław. Tutaj jest as. Rodzi się coś nowego. Następny as. Tutaj mamy miecze. As kielichów. Miłość. Potencjał. I as dysków, czyli as moment. Trzeba poczytać książkę, żeby zrozumieć przekaz. Przekaz wiadomo, asy to początki, potencjały. Natomiast dużo jest symboliki tutaj, więc na pewno trzeba zerknąć. Można nie zerkać, intuicyjnie czytać oczywiście, ale to miło jest przeczytać, co autor miał na myśli. Dwie buławy. Dwa miecze. Przepiękna karta. Dwa kielichy. Dwa dyski. Trzy buławy. Trzy miecze. Trzy kielichy. Tutaj ze źródła spływa. Płynie. Trzy dyski. Najwyższa forma kreacji. Stworzenie dziecka, praca, radość. Fizyczna manifestacja. Tutaj mamy cztery buławy. Cztery miecze. Posklejamy. Cztery kielichy. Tutaj mamy prezent. Prezent w formie muszli. Prezent od losu. Albo coś, czego nie widzimy. Dalej mamy cztery dyski. Pięć buław. Czyli problematyczne sytuacje. Pięć mieczy. Pięć kielichów. Piątki to są zawsze wyzwania. Wyzwania, sytuacje, problemy. Pięć kielichów, smutek. Pięć dysków. Bieda.
sześć buław. Sześć mieczy. W podróż się wybierają tutaj z aniołem. Myślę, że to są aniołowie. Szóstki to są aniołowie. Ten to Uriel chyba jest. Ale to nie wiem na pewno, sprawdzę. Sześć kielichów. Sześć dysków. Też jest archanioł. To zaraz zerknę. Sześć dysków to jest Gabriel. A wcześniejszy był Uriel, tak jak mówiłam. Czyli dobrze. I wcześniej mamy też dwa anioły, czyli szóstki to archaniołowie. Archaniołowie. Ok, dalej jest siedem buław, czyli taki wilk jasny. Siedem mieczy. Siedem kielichów. Ciemny wilk. I siedem dysków. Osiem buław. Osiem mieczy. To oddzielenie. Osiem kielichów. Piękny ma tutaj płaszcz na głowie. Tak jakby była otulona takim lwem, lwim płaszczem, bo to skóra lwia jest. Prześliczna karta. Osiem dysków. Dziewięć buław. Walka trochę, już zmęczenie. Tu dziewięć mieczy. Dziewięć kielichów. Satysfakcja. Dziewięć dysków. Dziesiątki. Dziesięć buław. Dziesięć mieczy. Zakończamy. Dziesięć kielichów. I tu na każdym praktycznie oprócz pierwszego jest właściwie taki szkielet. I tutaj jest koza jadąca na dziesięciu dyskach. Wygląda przynajmniej jak koza. Jedzie na koniu. I są tutaj monety ułożone, przynajmniej dół drzewa życia. Nam pokazany jest Malkut, Hod, Hazet. Teraz mamy Pazia, Paź Buław. Jeszcze nie widziałam tych kart. Dworskich, paź mieczy. Karty. Trzeba odwrócić. Paź kielichów. Paź dysków. Maleńkie dziecko, piękne. Tutaj jest rycerz buław. Bardzo ciemna karta, jak na rycerza buław. Pokazany na ręku tylko zygzak. Tutaj rycerz mieczy, który pędzi na sobie. Ostrza, dwa miecze. No. Rycerz kielichów. To piękna karta, bardzo.
rycerz dysków. Taki chłopak na spokojnym bardzo tygrysie. Powoli, powoli. Bardzo fajnie. A to jest królowa buław. Bardzo taka obfita. Z tygryskiem. Interesująca. Bardzo fajnie przedstawiona osobowość tej królowej. Z jednej strony uwodzicielska, prawie jak na karcie diabła. Tutaj królowa mieczy. Z okiem obserwująca cięcie, kruk, królowa kielichów, prześliczna. Królowa dysków, a tu ziemska. I tu król buław, który jest taki przerażający, powiem. Przepraszam. Król mieczy. Z łukiem. Król kielichów. Wygląda jak Neptun. Woda. I ostatniego mamy króla, który jest trochę właśnie karta uszkodzona. Króla dysków. To taka właśnie jest talia Marielle. Myślę, że wielu osobom jest dobrze znana. Widziałam czytania też z tą talią. Bardzo interesujące i głębokie. Myślę, że zacznę jej używać. Nie wiem jeszcze kiedy. Karty są duże i się kasują podobnie jak wyrocznia. I tu trochę mi przeszkadza fakt, że ta karta jest uszkodzona, bo już zawsze będę wiedzieć. Muszę ją jednak jakoś naprawić. No nic. Będę wiedzieć, że to jest akurat król monet. Kasują się fajnie, są śliskie i bardzo światło odbijają. Są bardzo refleksyjne. W dosłownym tego słowa znaczeniu i w przenośni też. Także zobaczę, co tutaj mają do powiedzenia. Tak jedną kartę tylko. Moc. No jest w nich moc, to na pewno. Jest w nich moc i może to być, mogą to być mocne czytania z tą talią. Zobaczę, jak się odnajdę. Spróbuję poczytać dla siebie też. I na pewno, jeśli chodzi o prywatne czytania, to będę używać. Są osobliwe, niespotykane. Niektóre z tych obrazów są przepiękne, inne są takie kontrowersyjne, tak jak arcykapłan. Więc życzę nam wszystkim, sobie też, miłej współpracy z tą talią i pięknych czytań. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia w czytaniach.